Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku dotyczącym małej, wielkiej zmiany. I dzisiaj chciałam przedstawić Ci proste, ale bardzo skuteczne ćwiczenie związane z efektem kumulacji, o którym mówiłam w innym odcinku. Takie, które możesz wykorzystać, które będzie w służbie Twojemu zdrowiu, które może Ci pokazać ten efekt kumulacji w pigułce. Chociaż tak jak pewnie wiesz albo słyszałeś, ten efekt kumulacji związany jest raczej z efektem rozłożonym w czasie. Jednak tutaj to dokonywanie małych korekt albo dokonywanie małych, delikatnych zmian może wpłynąć na to, że robimy rzeczy większe. Zatem na czym polega to ćwiczenie? Zanim zaczniemy, wyobraź sobie taką rzecz. Gdybym powiedziała Ci teraz, a być może poziom Twojej aktywności ruchowej jest bardzo różny. Są tu pewnie osoby, które ćwiczą regularnie, dużo, są osoby, które kompletnie się nie ruszają, a są takie, które mają zrywy, robią to od czasu do czasu, albo takie, które kiedyś były aktywne, a teraz z różnych powodów sobie trochę odpuściły. Nie ma to znaczenia. Powiem Ci tylko jedno. Wyobraź sobie teraz, że proszę Cię, żebyś wykonała czy wykonał dokładnie 461 przysiadów w czasie 15 minut. W pierwszej chwili, szczególnie dla tych osób, które nie są z aktywnością teraz za Pan brat, pomyślą: okej, oszalałaś, 461 przysiadów, przecież to jest niesamowita ilość przysiadów. I to jeszcze w ciągu 15 minut? Otóż okazuje się, że nasz mózg można bardzo łatwo oszukiwać i będzie nam to służyło. Na czym polega to ćwiczenie? To, co trzeba sobie przygotować, moi drodzy, to dwie rzeczy. Od razu mówię Wam, że ja to ćwiczenie robiłam wiele razy, robię go również w miarę regularnie i przynosi świetne efekty. Tak jak powiedziałam, potrzebujesz dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest Twój telefon, którym będziesz się posługiwać, żeby odmierzać sobie czas, więc najlepiej jest tam ustawić stoper albo jakieś inne urządzenie, dzięki któremu będziesz mieć dokładny pomiar co do minuty, odliczanie czasu. Druga rzecz to jest kartka i długopis albo pisak, na której będziesz sobie to pisać, bo to będzie też dużo prostsze i łatwiejsze, a w efekcie wykonywania tego ćwiczenia nasz mózg się myli, może się poczuć zmęczony i się pomylimy. A taka pomyłka to oczywiście jest pretekst do tego, żeby przerwać ćwiczenie, a nie o to nam chodzi. A zatem przygotuj sobie 15 minut czasu, przygotuj urządzenie z timerem oraz kartkę i długopis. Jeśli masz to wszystko już gotowe, ja to ćwiczenie zaczęłam robić po prostu w pokoju. Położyłam te przedmioty na stole, tak żeby mi widziała. Odpaliłam timer, położyłam kartkę i przystąpiłam do ćwiczeń. Otóż sekret tego ćwiczenia polega na tym, że spokojnie, w miarę możliwości, w ciągu 15 minut wykonacie 461 przysiadów. Zaczyna się, tak jak przy efekcie kumulacji, bardzo niepozornie. Dlatego, że po włączeniu czasu wykonujesz w dowolnym, zadanym przez siebie tempie 15 przysiadów. A potem czekasz do pełnej minuty. I w pierwszej chwili wydaje Ci się, no, dużo luzu. Ale uwaga! Minuta mija, zaczyna się odliczanie drugiej minuty. W momencie, kiedy zaczyna się odliczanie drugiej minuty, dodajesz dwa przysiady więcej. Czyli jeżeli w pierwszym było 15, w drugim jest 17. I znowu czekasz, aż minie pełna minuta. Zaczyna się trzecia minuta. Dodajesz kolejne dwa. Po co ta kartka i długopis? Po to, żeby sobie w każdej minucie, w której skończysz, pisać, ile właśnie wykonałaś, czy wykonałeś przysiadów, bo to nam bardzo pomaga. Zajmuje to, wiecie, ułamki sekund. Czyli piszesz sobie najpierw 15, potem sobie piszesz pod spodem, dosłownie w jednej kolumnie. Potem piszesz sobie 17, 19, 21 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, moi drodzy, jak to wszystko sumujemy, pamiętajmy, z każdą minutą wydłuża się czas robienia przysiadów, a skraca się czas odpoczynku. Sami w naturalny sposób wyczujecie, kiedy trzeba przyspieszyć, żeby zdążyć w minucie zrobić określoną ilość przysiadów. Jest to naprawdę fajna zabawa, mały challenge, małe wyzwanie, które dzięki systematycznej pracy powoduje, że nasze ciało się wzmacnia, że robimy przysiady, które są tak naprawdę przez wiele osób bardzo niedoceniane, a one naprawdę świetnie wpływają na rozwijanie całego naszego ciała, bo bierze w tym udział przecież zarówno łydka, jak i uda, jak i mięśnie brzucha i oczywiście również plecy. Wariantów tego ćwiczenia może być wiele, bo jeżeli jesteście bardziej wyćwiczeni, jeżeli macie już za sobą
regularne treningi, to możecie zacząć od pułapu 20. Ja zaczynałam na przykład od 20, tak? I dodawałam sobie co dwa. Ale jeżeli poczujecie, że to ćwiczenie, które rozpoczyna się w tym aspekcie 15, jest dla Was zbyt dużym obciążeniem, zacznijcie od 10, ale nie mniej. Czyli zaczynamy od 10 i dodajemy sobie po dwa. Można sobie samemu świetnie regulować stopień trudności, można samemu dodawać inne elementy, czyli na przykład, jeżeli mamy ciężarki, które możemy założyć sobie na przedramiona, to przy wykonywaniu ćwiczeń dodatkowo to będzie obciążenie. Albo możemy ciężarki założyć również na kostki od stóp i również przy każdym ćwiczeniu dodatkowo wykonywać odwodzenie nogi na zewnątrz, czyli przy jednym przysiadzie i przy drugim. Świetna zabawa, świetne wyzwanie, polecam Wam wszystkim. Zastosujcie i podzielcie się swoimi wynikami, rezultatami, a także przemyśleniami. Dziękuję, pozdrawiam Was. Tyle w tym krótkim, praktycznym odcinku o wykorzystywaniu efektu kumulacji w pigułce. Pozdrawiam, Tatiana.